Dzień dobry, spotykamy się spontanicznie troszkę z okazji dostawy Castelli, która dotarła do nas. I z tego faktu, żeby podzielić się z wami pewną rzeczą, która należy do kategorii bardzo przyjemnej, rzeczy, które wyglądają na żywo znacznie lepiej niż na zdjęciu. Otóż dotarła do nas taka torebka Castelli, torebka, Musette, Torba. torba. No właśnie, spodziewaliśmy się malutkiej takiej. Takiej torebeczki Podręcznej. podręcznej, natomiast bardzo fajna Musette bufetówka przyszła sobie o tutaj wraz z tą czapką retro. Bardzo fajną taką o bawełnianą. Natomiast Bęcyk. gwiazdą tego spontanicznego, szybkiego odcinka jest ta oto torba, która tak oczywiście dla wszystkich fanów Castelli się prezentuje super. Ma trzy zapięcia. Porządny taki materiał, odporny w ogóle na zużycie i wszystko. Jest duża i pojemna i jest tutaj zgodnie z opisem taka jest, ma takie miękkie, tego nie będzie widać, ale ja to czuję A, i wy to miękki. poczujecie. Tak, miękki. Miękki, żeby się nic nie obijało i można tutaj na przykład przenosić sobie, kurczę, różne tam sprzęty. Ja akurat dzisiaj jestem sponsorowany przez Skorpiona, tego z wczorajszej opowiastki o kochance. Natomiast tu jeszcze tą torebkę na przykład można wykorzystać super prezentowo dla maniaka Castelli i podarować w tej torebce właśnie coś takiego. O, proszę bardzo. Z tej torebeczki jeszcze wyłania się druga gwiazda dzisiejszej dostawy, czyli filiżanki Castelli powracające w idealnym momencie. Także w ogóle ta bufetówka super sprawa dla fana Castelli. Może Jestem fan dla pana Castelli, nagramy tak. tak. Kurczę, wyglądamy jak domokrążca jakiś ze Skorpionem. Nagramy może coś o niej bliżej, ale pewnie już do tego czasu zniknie, także ten. Jedna sztuka. Jedna sztuka, a tutaj są dwie sztuki, a w sumie są cztery, bo są dwa zestawy. Dwa zestawy. Dwa razy dwa, Jedna czapka, cztery. jedna torba i dwa zestawy filiżanek. I nieograniczona ilość radości z tego wszystkiego. Dobrze. Pozdrawiamy. Tymczasem wracamy do pakowania. Black Friday już jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia.